Siano, widzowie, ja w sumie czasami mam coś takiego, że potrzebuję waszej porady po prostu. Także wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby się o nią zwrócić do was. No bo czasami po prostu tak jest, że no, najzwyczajniej w świecie wy jako społeczność, jako zbiorowisko ludzi macie najzwyczajniej w świecie dostęp do pewnych rzeczy, do których ja dostępu nie mam. Także o tym będzie ten film. Na porządku. Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek. Można sobie wejść, poszukać czegoś fajnego. Z kodem ZON więcej pieniędzy do doładowania. 35%. Myślę, że spoko opcja. Dodatkowo jeszcze konkursik dla was, który organizujemy wspólnie. 1200 w puli. Także mam nadzieję, że będzie się opłacało wziąć udział. Nie? No, 10 dolarków tam do wpłaty i można sobie troszeczkę więcej przygarnąć, a w końcu to tylko tradebot. Także co? Link w opisie. Ten film jest w sumie taki na zasadzie, żeby się z wami skontaktować, ponieważ ja mam skinów trochę, nie? One są oczywiście od małpy, trochę mi ich tutaj nawrzucali do ekwipunku. W celach takich, żeby no po prostu je sprzedać i w sumie za nie robić filmy. No, tak to ma działać, w sumie taka jest umowa. Ja mam te rzeczy sprzedawać i za to dostarczać wam content, taki jak widzieliście z ostatniego wykupowania rynku czy innych rzeczy. No ale co jest ciekawe, to to, że ja mam tych skinów dosyć sporo przez to, że taka współpraca istnieje. No i ja sobie mogę te skiny obserwować. No i przez to, że ich jest dosyć dużo, a one nie są powystawiane, bo po prostu są zablokowane, no to ja sobie mogę je sprawdzać. No i jak sobie teraz sprawdzam ogólnie te skiny, tak po prostu sobie je przeglądam, to dochodzę do jakiegoś wniosku śmiesznego, że te skiny względem jakby tego poprzedniego okresu trochę sobie poodbijały. Lekko mają tę wartość wyższą. Tu na przykład Kałach był za okolice 108 zł, nagle jest po 114. Tu MK była za 180, coś takiego, no nie 170, nagle jest po 200. Tu mówię, Kałach był za 1700, nagle jest za 200. Tutaj była MK chyba za też 160, coś takiego, nagle też bardziej oscyluje dookoła 190. Tu MK była za 200. 40, 230, nagle jest za 270. Tu Kałach też spadł do niemalże 13 zł, coś takiego. Nagle gdzieś tam też bardziej pod 15 podchodzi. AK Redline, który jest też bardziej w sumie już był na poziomie 300, nagle jest 350. Nie? No i o to mi chodzi, że ja sobie tak na te skiny patrzę, no i dostrzegam w nich jakieś drobne różnice, a jakąś tam bazę, żeby na to patrzeć mam. Po prostu trochę tych skinów jest, nie? Więc ja sobie mogę na to patrzeć. I to jest moje pytanie do was. Czy wy też odczuliście, że w ostatnim czasie na każdym z waszych skinów coś drgnęło do góry? Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ to by mi pomogło troszeczkę wyznaczyć, jaki jest trend tego rynku. Ja patrząc po swoim ekwipunku mówię, tak, skiny podrożały. Okej, one zaczęły odbijać, patrzę na buffa, mówię, tak, definitywnie podrożały, zaczęły odbijać, nie? Ale jest to tylko i wyłącznie mój ekwipunek. Dlatego chciałbym, żeby uzupełnić ten kontekst waszymi odczuciami z rynku. Zapraszam do komentowania tego filmu.